Witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznijmy od tego, że po wyroku WSA w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego chciałem zabrać głos dopiero po przedstawieniu przez sąd uzasadnienia do tego wyroku. Ponieważ jednak Państwo piszecie o wyroku i o ochronie górek czechowskich niemal codziennie, ponieważ występujecie z pytaniami dotyczącymi przyszłości obszaru górek czechowskich, to chcemy już dzisiaj, po tym okresie świątecznym, przedstawić pewne fakty związane z naszymi działaniami, czy tak zwaną mapę drogową dla górek czechowskich, oczywiście ze stosownym komentarzem obecnego stanu prawnego po wyroku WSA. Przypomnę, że podstawowym celem podjętych prac planistycznych i potrzebnych w związku z tym opracowań eksperckich jest zapewnienie stanu równowagi dla ekosystemu górek przy uwzględnieniu dopuszczonej w planie z 2005 roku możliwości zabudowy czy też urbanizacji tego obszaru. Ten plan jest prawem miejscowym, jest obowiązującym, nie można go w tych analizach pomijać. Górki czechowskie, jak Państwo wiecie i to też eksponowaliśmy, to tylko jeden z małych fragmentów uregulowań studium, ale ważny dla nas. Przyjęte w studium regulacje dotyczące funkcji zagospodarowania tego obszaru, które były zresztą przedmiotem szczegółowych analiz i dyskusji, pamiętacie Państwo te dyskusje przed uchwaleniem studium, tworzą pewien kompromis dla tej przestrzeni z uwzględnieniem obszaru proponowanego do ochrony. Dla celów planistycznych zlecono opracowanie wielu ekspertyz. Tych ekspertyz jest jak nie kilkanaście, a może nawet 20, ale te dwa takie fundamentalne opracowania, które zleciliśmy, po to, żeby móc kontynuować prace planistyczne, to jest stosowny raport z 2018 roku i ten aktualny, który po wszystkich takich formalnych korektach udostępniamy Państwu dzisiaj. Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów. Mówimy o górkach czechowskich, o Lipniku, zimnych dołach wraz z analizą urbanistyczną. Ten raport, tak jak wskazali sami autorzy, nie może być traktowany jako wiążący dokument planistyczny. To jest ostatnia strona raportu, strona 304. Jak wynika z załączonej tam ryciny, raport ten nie mieści się w procedurze procesu związanego z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może natomiast stanowić i stanowi dla nas punkt wyjścia do sporządzania opracowań ekofizjograficznych w przypadku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko. Raport ten stanowi także propozycję utworzenia nowych terenów chronionych w celu zachowania ich wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. I tę ostatnią stronę tego raportu Państwo otrzymaliście, pokazującą schemat z jednej strony powiązań między dokumentami w procesie uchwalania planu miejscowego, a z drugiej strony wytłuszczony druk, w którym autorzy raportu wyraźnie podkreślają, że raport nie może być traktowany jako wiążący dokument planistyczny i że jest specjalistycznym opracowaniem eksperckim, który może być wykorzystany do prac planistycznych i taki jest nasz zamiar. Mówiąc również o proponowanym obszarze, choć to jest tylko materiał wyjściowy, to chciałem powiedzieć, że w raporcie jest w załączniku propozycja obszaru proponowanego do ochrony. Ten obszar nałożony na obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest propozycją do dalszych prac planistycznych. On znowuż pokazuje pewien kompromis potrzebny tutaj dla ochrony
wartości przyrodniczych Górek Czechowskich, a z drugiej strony pokazuje możliwość urbanizacji części terenów tych górek. Jak Państwo w szczegółach sobie przeanalizujecie, to zakratkowany obszar jest propozycją, proponowano górek, obszaru przestrzeni górek proponowanej do ochrony, a zaznaczone na szaro obszary do urbanizacji. Mamy oczywiście również, i ten materiał Państwo też dostaliście, taką propozycję Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górki Czechowskie naniesione na studium, które dla górek było uchwalone, z propozycją również tego terenu. Ta dwuetapowość prezentacji tego raportu wynikała z dwuletnich, czy ponad dwuletnich badań, zarówno elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Badań, które są dla nas bardzo cenne, ponieważ obiektywnie pokazują ten obszar, który powinniśmy chronić. Oczywiście część tych badań zawarta w raporcie z 2018 roku była już dla nas punktem wyjścia do tej propozycji utworzenia parku krajobrazowego i pewnych działań formalno-prawnych, które ograniczały możliwość zabudowy górek. I oczywiście ten park krajobrazowy jest, czy byłby przed nami w etapie pewnej dyskusji. Można byłoby tutaj również przyjąć, tak jak autorzy tutaj tego raportu to rekomendują, żeby odejść od takiej koncepcji parku krajobrazowego na rzecz właśnie tej koncepcji parku czy obszaru proponowanego do ochrony, w którym oczywiście pewne elementy w tej ingerencji człowieka byłyby dopuszczone, ale to byłoby w sferze dyskusji dopiero w tej kolejnej części opracowywania planu przestrzennego zagospodarowania w oparciu o uchwalone studium. Niestety, jak Państwo wiecie, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność części studium w zakresie kierunków zagospodarowania dla osiedla Górki Czechowskie. Sąd stwierdził nieważność zapisów studium dotyczących nie tylko zabudowy wielorodzinnej, z czym najczęściej ta dyskusja się wiązała, ale także zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Solarza, Partyzantów, Dudzińskiego, Czaplińskiego, dawniej Wójtowicza, Arnsteinowej, Raginisa, Bołbota, Halickiego, Staczyńskiego, a także terenów pod zabudowę wielorodzinną, w tym również możliwością zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Poligonowej i planowanych dróg na przedłużeniu ulicy Kompozytorów Polskich i Żywnego. Warto podkreślić, że sąd nie zakwestionował kierunków studium dla terenów usługowych przy ulicy Zelewarowicza, ulicy Koncertowej, ulicy Bohaterów Września i ulicy Poligonowej oraz terenów zielonych o charakterze publicznym. Ten wyrok, to jest oczywiste, jest nieprawomocny, natomiast uważamy, że zasadne jest wniesienie skargi kasacyjnej od tego wyroku. I tutaj kilka słów uzasadnienia. Po pierwsze, gdyby stał się on prawomocny, w praktyce nie wiadomo byłoby, jak go stosować. Macie Państwo wiedzę, że studium, to wynika z ustawy z prawa zagospodarowania przestrzennego, że studium musi obejmować obszar całego miasta. W tym przypadku dla części miasta nie byłoby określonych kierunków zagospodarowania. Przypominam, że poprzednie studium zostało uchylone przy uchwaleniu obecnego studium. A zatem dla obszaru nie tylko Górek Czechowskich, zaraz o tym powiem, nie mielibyśmy żadnych uregulowań związanych z istniejącym studium i w związku z powyższym nie tylko załamaniu ulega bilans prognozowanych zmian w zagospodarowaniu terenów w odniesieniu do tej części obowiązującego studium, ale przede wszystkim pojawia się bardzo dużo pytań, co z zabudową jednorodzinną
w rejonie, jeszcze raz wspomnę, ulicy Solarza, Partyzantów, Dudzińskiego, Czaplińskiego, Arsztajnowej, Raginisa, Bobota, Halickiego czy Staczyńskiego. Czy to oznacza, że właściciele działek w tym obszarze nie będą mogli realizować takich funkcji? Te funkcje zostały zrealizowane, jak Państwo wiecie, na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów w ciągu ostatnich kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat, patrząc chociażby na ulicę Dudzińskiego czy Arsztajnowej. Zwracam uwagę, że sąd przyjął, że dopuszczenie zabudowy na rozpatrywanym przez sąd terenie spowoduje zniszczenie ochrony przyrodniczej, nawet jeżeli by założyć, że ta zabudowa zostanie ograniczona w taki sposób, jaki proponowaliśmy w studium. Chciałbym w związku z tym powiedzieć, że tak sformułowanej tezy Państwo nie znajdziecie w tym raporcie. Warto jeden z fragmentów przytoczyć, bo takich zapisów będzie tu więcej. Na stronie 280 jest tekst, który mówi: ewentualna zabudowa Góry Czechowskich już na etapie planowania powinna uwzględniać przewietrzającą rolę tego obszaru dla położonych w pobliżu osiedli Lublina. Budynki powinny być możliwie niskie, tak by najmniej zwiększały cząstkość podłoża i nie stanowiły znacznej bariery dla powietrza napływającego z terenów niezurbanizowanych. Ja akurat wziąłem to z tych rozważań, które dotyczą napowietrzania miasta. Jest ta propozycja, którą już Państwo macie na tym rysunku, proponowanego obszaru do ochrony, która to propozycja dopuszcza na tych wysoczyznach, w ich fragmentach, zabudowę. A zatem ten materiał, który jest dla nas punktem wyjścia do opracowywania planów, który nie był znany sądowi, stoi jak gdyby w kolizji do tej części wyroku, który Państwu przytoczyłem. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że obecnie obowiązujący miejscowy plan, ten z 2005 roku, uchwalony zatem wystarczająco dawno, by był kolizyjny, i tego planu ani my nie chcemy, ani nie chcą eksperci, obydwie strony, i ekspertów, i planistów miejskich, uważają, że ten plan powinien być zmieniony i te prace planistyczne, które były założone jako ciąg dalszy uchwalenia studium, właśnie w tym kierunku zmierzały. Ten obowiązujący plan dopuszcza szereg funkcji na tym obszarze i studium, które umożliwiało zmianę tego planu i dostosowanie go do właściwej ochrony tych terenów, dzisiaj w tej części dotyczącej górek nie istnieje. Regulacje studium nie istnieją, a zatem nie jest to dzisiaj już możliwe. Czyli dzisiaj konsekwencją tego wyroku jest plan z 2005 roku, który może być w pełni realizowany. Jak ten plan wygląda, to Państwo wiecie, ten plan pozwala zabudowywać te wysoczyzny, co prawda innymi funkcjami niż te, które założyliśmy w tej części studium dotyczącego Góry Czechowskiej. Ale te funkcje to są funkcje umożliwiające działalność inwestycyjną, o funkcje usługowe, komercyjne, sportowo-rekreacyjne, z bardzo dużą ingerencją w obszar proponowany przez ekspertów jako obszar chroniony. Dodajmy, że o tym już wspomniałem, wyrok dotyka nie tylko obszaru, który stanowi własność obecnego właściciela góry,